kiedyś w Sądzie Rejonowym, czy bodajże w 8 Wydziale Sądu Rejonowego w Gdańsku, południe w Gdańsku przy Kołobrzeskiej. Miałem jakąś sprawę wyznaczoną na jakąś godzinę, nie pamiętam dokładnie, 14:30 czy... No nie pamiętam. Przyszedłem chyba minutę po. Sędzia w sekretariacie powiedziano mi, że rozpoczęła się punktualnie, ponieważ ja się nie stawiłem. Sprawa została zamknięta, bądź nie pamiętam, co się stało. W tej chwili mamy godzinę 10:06 na moim zegarku. Idę sprawdzić, czy prokurator jest na miejscu. Jeżeli nie będzie, być może złoży zawiadomienie o przestępstwie. Ustawiłem się na wyznaczoną godzinę. Prokuratora nie było, bo ponieważ dostałem z MOPS-u pieniądze na przejazd, które zostały zmarnowane, doszło do świadomego i celowego. No, zakładam, że do świadomego. Działania na szkodę interesu społecznego. Do widzenia. Przez telefon. O, już jest 15? To chyba niemożliwe, żeby było 15 po 10. Mam godzinę wyznaczoną na 10, a tam prokuratora w dalszym ciągu nie ma. To proszę poczekać, tak? Jeszcze. To czekam, nie wiem, czasu można ją na następną sprawę. To trudno ten... mi powiedzieć, proszę poczekać. Mam taką piękną książeczkę. Moralne kurwy piszą takie książki. Ludzie mogą mieć różne poczucie moralności, prawda?